Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z trybu Fortnite Forza Horizon 4. Zobaczcie, jaką mam fajną maszynę, jest to fantastyczny Ford GT500, który w moim garażu ma szczególne takie miejsce, dlatego że jest to jeden z moich pierwszych driftowozów i pierwszy driftowóz, na którym, który sam sobie zrobiłem, który faktycznie sprawiał, że da się driftować. Na zasadzie to jest pierwszy samochód, na którym mi wychodziły drifty na kierownicy. Autentycznie, byłem podjarany jak dziecko. To było... Słuchaj, to było rok temu, to było jakoś w styczniu w zeszłym roku. Ja się jeszcze uczyłem jeździć na kierownicy. Pamiętam, jak wszyscy pisali mi w komentarzach, że ja taki słaby jestem, że ja nie potrafię driftować. A to trzeba się nauczyć, no. Każda gra też ma inny sposób prowadzenia tych samochodów i w każdej grze jest inaczej. Ojej, i na padzie ostatnio sobie nawet jeździłem. Na tym odcinku, co robiłem taką reklamę, pamiętacie? Gdzie robiłem tą reklamę okularów. Ja wam bardzo dziękuję, że w takim licznym gronie wbiliście na ten odcinek, bo potem reklamodawca powiedział: ej, słuchaj, bardzo fajnie wyszedł ten odcinek. Zresztą tak naturalnie wszystko opowiedziałeś, nie? I ja jestem bardzo zadowolony z wyświetleń. I słuchaj, no w przyszłości możemy coś tam jeszcze podziałać. Dzięki wam. Naprawdę reklamodawca był zadowolony, ale ja też za długo opowiadałem, ja się przyznaję, za długo opowiadałem o tych okularach, ale to dlatego, że ja osobiście tak, no, jestem trochę zajarany, jeśli chodzi o kwestie takiego biohackingu i jakby rozwoju osobistego, ale takiego umiarkowanego, nie takiego przesadnego, że o, ja muszę być idealny, muszę być lepszy niż teraz jestem, muszę zarabiać miliony i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu mam takie, gdzieś taką wizję siebie z przyszłości osoby, która no cały czas gdzieś tam myśli o tym, co by mogła robić lepiej i jak mogłaby lepiej spędzać sobie to życie tutaj na ziemi, które jednak ma swój termin ważności, nie? Więc chciałbym jak najlepiej wykorzystać ten czas, a też czas w nocy, dzięki czemu właśnie pomyślałem sobie o takich okularach blokujących światło niebieskie. A przy okazji chciałem wam, graczom, też coś takiego polecić, bo no to się może komuś przydać, tak? Zwłaszcza osobom, które gdzieś tam szukają jakieś rozwiązania, nie mogą spać. Nie chcę jakby wchodzić w ten temat znowu czy coś. W każdym razie no chciałbym wam bardzo podziękować za to, że tak w licznym gronie wbiliście na tamten odcinek. To jest dla mnie ważne, bo dzięki temu mogę się rozwijać, tak? A tych okularów używałem już dużo wcześniej, zanim w ogóle pojawił się ten reklamodawca i zanim z nim zrobiłem sobie współpracę. Zresztą jedna z takich fajniejszych współprac, jakie zrobiłem na moim kanale, muszę wam powiedzieć. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Nie wiem, czy jakikolwiek youtuber mówi o takich rzeczach, że o, mam współpracę, klient zadowolony, nie? I chwali się tym swoim widzom, jakby co to widza obchodzi, a zresztą nie wiem, no, chcę być z wami szczery po prostu. Jestem zadowolony, bo to jest taka fajna, mniejsza współpraca, a myślę, że komuś może poprawić jakość życia. O, taka była moja misja tworzenia tego materiału z lokowaniem. Dobrze, wracamy do Fordzy. Słuchajcie, tryb Fortnite, ja już tutaj wchodzę do menu. Oj, otworzyłem mapkę. Wchodzę do menu i zobaczcie, co robię. Klikam tryb Fortnite, wyszukaj i czekamy na sesję. Często mi piszecie: Lucek, weź w czasie wyszukiwania jakieś fajne auto do driftu i polataj trochę przed tym. Wiecie co? Na polskich drogach często widać Mustangi. Może teraz w okresie, kiedy temperatury są dość niskie, no to rzadziej się spotyka Mustangi, jakieś tam takie no hardkorowe samochody fajne, sportowe. Dlatego, że no żadna przyjemność jeździć samochodem w ogóle w takich warunkach jak teraz. Nie dość, że wyjedziesz kawałek gdzieś poza dom, to od razu masz i sól, i piach, i jakieś inne rzeczy, które wiesz, trzeba sypać na drogę, żeby samochody w ogóle jeździły, i to wszystko przylepia ci się do auta, więc ja swojego auta nawet nie wyprowadzam tego takiego do jazdy dla przyjemności. Jedyne co, to jeżdżę tym takim moim robolem, który gdzieś tam służy mi do transportu, nie? Dobrze, słuchajcie, jest taki challenge, ktoś mi napisał w komentarzu ostatnio taki challenge: Lucek, ścigaj się z innymi graczami na eliminatorze
ale używaj tylko dróg asfaltowych. I powiem wam, ja jako miłośnik jazdy po offroadach na przełaj, bardzo boję się tego pojedynku, ale, znaczy tego wyzwania, ale mam ochotę dzisiaj zrobić to i to będzie, myślę, że hardkorowa sprawa. Przede wszystkim używamy tylko dróg asfaltowych, ale robimy taki wyjątek, jeśli na przykład będzie trzeba dojechać do dropa, nie? Jak będę się ścigał z kimś, tylko asfalt. O kurde! I ja przeważnie wycinam takie fragmenty może nieciekawe, gdzie nic się nie dzieje, gdzie się nie ścigam. Coś czuję, że nagrywanie tego odcinka potrwa 100 lat. Czyli co, zasady proste, tylko i wyłącznie asfalt. Na razie mam Mini Coopera, który paradoksalnie dobry jest też i na offroady. I na wszystko on jest dobry. I powiem wam, że jak nie chcesz brać samochodu z trzeciej klasy, to nie ma co zmieniać sobie na coś innego. Tylko tym Mini Cooperem cisnąć, serio. Zobaczcie, ja dopiero zacząłem mecz. Dopiero teraz! I zostało 9 osób! Do końca! Co się działo? Ja wiem, to jest taka dziwna pora, o której teraz gram, bo jest godzina, słuchajcie, 9 wieczorem. Nie? Ale 9 graczy na początku meczu? To mi się nie zdarzyło nawet o 12 w nocy. To jest dziwne, no bardzo. 8 osób, słuchajcie. Ja nie mam się z kim ścigać tutaj na tym wyścigu chyba, na tym trybie. Dobra, ale tylko asfalt. Bardzo słabe rozdanie. No zobaczymy, czy w ogóle jakiegoś gracza spotkam. Strefa się będzie chyba bardzo szybko teraz zmniejsza. Nawet nie wiem, czy w następnym etapie nie będzie koniec. Był taki challenge, żeby zakończyć jakby cały mecz Mini Cooperem, żeby wygrać jeszcze w dodatku, nie? Ktoś mi rzucił taki challenge. Jeszcze się go nie podjąłem, bo ja cenię sobie pojedynki podczas tego całego meczu i pojedynki sprawiają mi dużo frajdy, dlatego nie chciałbym z tego rezygnować na odcinku. No jakbym miał Mini Coopera, no mógłbym się z kimś ścigać, ale za każdym razem jakbym z kimś wygrał, no to musiałbym rezygnować z ulepszania tego samochodu. No jest to jakieś rozwiązanie. Mini Cooper wbrew pozorom wcale taki słaby nie jest. Proszę bardzo, mamy tutaj traktora i tak jak mówiłem, możemy sobie tutaj zjechać z drogi, żeby zabrać samochód. Bardzo dziwny mecz. Zobacz, 7 osób zostało do końca. Ja nikogo nawet jeszcze nie spotkałem. Wymieniłem sobie samochód na traktora. Tak się zastanawiam, czy zrobić wyjątek od reguły i ten ostateczny pojedynek potraktować jako ten nie spoza jakby tego wyzwania, że wtedy mogę sobie jechać na przełaj, no bo większość graczy wtedy ciśnie na przełaj, no drogą mało kiedy się opłaca jechać taką asfaltową. Widzę tutaj jakiegoś gracza, nie, muszę, żeby do niego dojechać, muszę jechać tutaj dookoła, nie? No bo jak? Gościu w ogóle stoi w miejscu, nic nie robi. Mamy tutaj drogę, mogę sobie pojechać naokoło traktorem, nie? Traktor powinien raczej, no, offroady ogarniać. Dobra, słuchaj, jest Lancer z trzeciego poziomu, a wezmę go. To nie jest jakieś super auto, ale myślę, że trochę szybsze jednak od traktora. O, tu znowu mamy traktora. Ktoś mnie tu ściga, ktoś mnie tu próbuje skubnąć. Dobrze. Okej, okay, gdzie jedziemy? Słuchajcie, ja, kurde, nie to otworzyłem. Ja tylko i wyłącznie droga asfaltowa. Ja nie jadę na przełaj. Jak się mapę otwiera? O, mam. To nawet nieźle się składa w tym wypadku. Kurde, piątkę wrzuciłem. Lucek, coś ty zrobił. Uuuu, wypadłem. Wypadłem. Jadę tym asfaltem. Gościu pojechał na przełaj. Będzie musiał przez kopalnię pojechać. Kurde, no nie chciałbym, żeby mnie rozwalił teraz. Dlatego, że zostało 5 graczy do końca. 5 graczy do końca, jest, dopiero się mecz zaczął. Mieliście kiedyś taki mecz, że było 9 graczy zaraz na początku? Kurde, no mogę mieć problem z tą wygraną, ale jadę asfaltem. Trzymam się tego challenge'u.
Nie wiem, gdzie gościu jest. Nie widać go na mapce, ale jedzie przez ten las. Tam jest dosyć ciężko przejechać, ale jednak taka przewaga w postaci skrócenia drogi, no myślę, że jest spora. Ale słuchajcie, on jeszcze będzie musiał przejechać na drugi brzeg tej takiej rzeki z wodospadem kamienistym, kojarzycie? On będzie musiał przez to przejechać. No jeśli jest dobrze ogarnięty, to powinien sobie poradzić. No widzę, że już tam jest trochę blisko tego celu. Ja mam jeszcze kilometr. Widzę, że on tam powoli dojeżdża. O ja, to... Nie wiem, czy coś uda się, czy uda się cokolwiek wygrać. A, nie byłem na takiej złej pozycji. Trochę żałuję, że jakby ktoś mnie wyzwał na pojedynek, bo chciałbym zobaczyć, jak ten mecz się skończy. Bardzo interesująco się to zapowiadało. Tak naprawdę jest jedyna możliwość, żebym dał sobie tutaj radę z tym moim wyzwaniem. Jaka? Ano taka, żeby być w miejscu. Znowu 6 graczy, zobaczcie, na samym początku meczu. Coś musi być nie tak, jest bardzo mało graczy w Fordzie, może jakiś glitch albo coś, nie wiem. Bardzo mało graczy teraz jest na eliminatorze, nie wiem dlaczego. Dobra, jest taka możliwość, żebym jakby wygrywał te pojedynki, ale muszę być w miejscach, gdzie jest bardzo dużo prostych dróg, nie? Muszę omijać miejsc, ja wam pokażę jakich. O takich krętych dróg jak tutaj, że na przykład zaczynamy pojedynek w tym miejscu, a kończymy go tu, nie? To wtedy ja muszę jechać sobie tą asfaltową drogą, wiesz, tutaj dookoła, te wszystkie wertepy, nie wertepy, a on sobie jakoś tam, powiedzmy, na przełaj pojedzie, nie? Więc muszę, jak już kogoś wyzywam na pojedynek, to gdzieś na tych prostych drogach. Akurat teraz mamy strefę, gdzieś, no, na przykład w pobliżu autostrad, gdzieś tutaj na skrzyżowaniach kogoś wyzywać na pojedynek. To są miejsca, w które powinienem celować. Z jakichś powodów, nie wiem jaki, jakieś promieniowanie kosmiczne, nie mam pojęcia o co chodzi, ale jest bardzo mało osób teraz na trybie Fortnite. Jest 5 graczy na kolejnym meczu, z jakichś powodów jest ich mało teraz. Może będę musiał przerwać nagrywanie tego odcinka i wrócić dopiero jutro, nie wiem, gdzieś tak w dzień, kiedy będzie więcej osób, zobaczymy. Proszę bardzo, kolejny dropik. Ty, wiesz co, tak się zastanawiam, że w sumie takie mecze, gdzie jest bardzo mało osób, bardzo łatwo jest wygrać, nie? I nabijać sobie zwycięstwa na profil. No i no bo zobaczcie, wśród tych 5 graczy bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że będzie ktoś naprawdę dobry. W przypadku, kiedy od samego początku meczu jest, powiedzmy, tam 50 osób, to wśród tych 50 osób większe prawdopodobieństwo jest, że wyłonią się naprawdę ci dobrzy gracze pod koniec, nie? No a tutaj? Na samym początku jest tylko 5 osób? I jakby... Mniejsze prawdopodobieństwo jest na to, że trafisz naprawdę kogoś bardzo dobrego. Dropy są niepozbierane, żyć nie umierać. Słuchajcie, jest tak mało graczy, że muszę zrobić wyjątek. Pojechać tutaj przez offroad, żeby do kogoś w ogóle dojechać. Gościu zbiera tam jakiegoś dropa. Okej, okej. Chodź, chodź typie, pojeździmy. Jedziemy? No nie chcę. Chyba nie chcę, czy jedziemy? Jedziemy! Subaru, dobra, gdzie jedziemy? Będziesz ziomek miał... najgorzej! Będziesz ziomek miał łatwą wygraną, dlatego że ja muszę i... mogę jeździć tylko i wyłącznie asfaltowymi drogami. Więc gościu, ciśnie od razu na przełaj, a ja muszę jechać do pierwszego mostu tutaj. Wyzwałem go chyba w najgorszym miejscu, jakie jest możliwe. W ten sposób, no 3 km do celu, więc jakiś cień szansy jest. No gościu może jechać na drodze i nagle mama go zawoła do spania i skręci w las i się rozbije, nie? To jest taki scenariusz, w którym ja bym mógł ten pojedynek wygrać. Ale poza tym, no może być, kurczę, bardzo, bardzo ciężko. W ogóle to są opadki, ja zmieniam na hashlifterze biegi ze sprzęgłem. No brawo, brawo. Szkoda, właśnie tutaj w Forcie powinno być coś takiego, już to kilka razy mówiłem, nie? Wow, 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 wow.
powinno być coś takiego, że jak masz samochód z łopatkami do zmiany biegów, to automatycznie ustawia ci się skrzynia sekwencyjna, nie? Czyli w moim przypadku by się zmieniało to na kierownicy na łopaty. I to by było spoko. Gościu, słuchajcie, nie umie jeździć. Pojechał na offroad, gdy ma taki piękny asfalcik tutaj. To wróży naprawdę dobrze dla mnie, bo mimo że pojechałem przez most, to mam spore szanse z nim teraz wygrać, nawet jadąc asfaltem. No wiadomo, mam dużo lepszy samochód, nie? Ale on nie, dojechał. On jechał, słuchajcie, offroadem tutaj przy tej drodze zaraz. Nie rozumiem takiego zagrania. Tak sobie myślę, że raczej w tym dniu, w którym nagrywam, o tej porze, no powinno być trochę graczy. Nie wiem właśnie, czy ten eliminator, czy to jest jakiś glitch teraz? Znalazło mi, nie wiem, 20 osób? Czy 3? Na eliminatora, gościu. Jak będzie teraz mało osób, to niestety zrobię cięcie i dokończę odcinek jutro, na przykład, nie wiem, w godzinach popołudniowych czy coś. Bo to nie ma sensu, jak jest mało osób, to jest mało zabawy, no. Widzieliście, że ja spotkałem jednego gracza, musiałem z nim jechać na przełaj, znaczy do niego dojechać na przełaj, czyli złamać trochę zasady, nagiąć zasady, ale ścigałem się asfaltem, więc według zasad, nie? O rany, ej, fajny jest ten. Mnie się strasznie podoba model tego Mustanga, słuchajcie. Bardzo. Z wyglądu z zewnątrz. Naprawdę jest fantastyczny. Jest groźny. Jest po prostu piękny. To jest samochód, który ja bym celował zaraz po moim crossfire'ku, jeśli bym się go pozbywał. Chociaż crossfire'ka też po prostu kocham, uwielbiam ten samochód. Tak, ten Mustang to jest po prostu takie, wiesz, jeżu ci się od razu włos, nie? Okej, znalazłem mi meczek, gdzie jest trochę więcej graczy, szału nie ma, więc to chyba generalnie pora jest taka niezbyt dobra na eliminatora. Jest po prostu tych osób teraz mniej. Nie szkodzi, pościgamy się po asfalcie. Myślę, że uda mi się kogoś ogarnąć. Dobra, my szukamy sobie najpierw dropu jakiegoś. No właśnie, tak teraz myślę, że powinienem troszeczkę zmienić moją taktykę niż ta, którą miałem zawsze. Zawsze celowałem sobie w samochody takie bardziej offroadowe, a teraz może będę się skupiał bardziej na samochodach z takim twardym zawieszeniem, które jednak lepsze są na drogi takie szosowe po prostu, nie na offroad, nie? No to by nie było wcale głupie. No a na obecną chwilę mam samochód uniwersalny. I ktoś mnie tam próbuje mnie ktoś tam dziobnąć. Jestem w dobrym miejscu, więc... dobrym? Gdzie jestem? Gdzie jest strefa? A, dobra, widzę już. Powinniśmy się kierować raczej w tą stronę, co jadę teraz. Ktoś tam z tyłu próbuje mnie chyba podgonić, ale się wziął i rozbił. Ja, Mini Cooper, dobrze. Ja jadę tylko asfaltem, więc to będzie ciekawy pojedynek. Mini Cooper kontra Mini Cooper, Kupa kontra Kupa. Tak jest, zobaczmy. Uuu, nie jest najgorzej, jest bardzo dobrze. Jechać tylko teraz cały czas asfaltem i wygrana w kieszeni. Jeśli gościu zjedzie tutaj na offroady, jest bardzo mała szansa, że wygra. Ale oczywiście jakaś tam szansa zawsze jest. Co tu mamy za dropik? O, nie będzie trzeba po niego wracać. To tylko golf. Gościu ciśnie tam z tyłu, ale on nie wie, z kim ma do czynienia. Ma w sumie do czynienia z tym samym, co on ma, przecież to jest Mini Cooper i tamto jest Mini Cooper. Kupa kontra Kupa. Ciśniemy. Mam akurat, i chyba to jest ostatnia przewaga, jaka się trafi w tym odcinku. Czyli, no, jazda asfaltem się najbardziej opłaca, to mi się bardzo podoba. Kościół widać, że ogarnia, bo nie zjechał na pobocze, nie zjechał na przełaj. Więc, o, teraz, dobra, jednak nie ogarnia. Zjechał na pobocze. Dobra, jednak nie ogarnia, spoko. Tutaj zobaczyłem sobie dropa. Jak myślę, a zobaczę, co to jest, takie fajne. To Galant. Cholera, no. Ktoś mi napisał w komentarzu: Lucek, tak nie lubisz tego Galanta? Może byś zrobił jeden odcinek, gdzie zrobisz go na koksa driftowego czy coś? Możemy coś takiego wymyślić. Ja nie wiem, czy nawet nie robiłem takiego odcinka z Galantem, gdzie robiłem go na jakieś tam drifty. To jest generalnie całkiem fajne auto, takie jako pierwsze może jakie, takie w rzeczywistości auto, żeby je kupić. Galant był brany przeze mnie pod uwagę jako takie moje pierwsze auto.
które miałem sobie ogarnąć. Volvo V60, no poziom trzeci, może w ogóle zajebiście dużo dropów tutaj jest, no nie? Zobaczcie, tu jest drop, tam gdzieś obok jest. Także ja się tutaj szybko rozejrzę, zobaczę czy jest coś lepszego od Volviaka. Zajebiście dużo dropów tu jest, ej. Zbieram wszystkie po kolei. Proszę bardzo, Ford Focus. Proszę bardzo, Audi RS6. Możemy, może, w sumie nie wiem, zamienić Forda Focusa. To jest ten sam poziom. Czekaj, bo ktoś do mnie jedzie. Chyba jedzie po tego dropa. Kurde, nie wiem, dobra, wezmę to Audi. Zrobię mu na złość. Chciałbym nie zgarnąć tego dropa, tu proszę. Nie ma, wszystkie dropy zgarnia Lucek. Lucek Pucek. Dobra, kogo my tu mamy? Ach, kurczę, nie mogę go wyzwać na pojedynek, bo wziął i pojechał na przełaj. Wystraszył się pewnie, on ma Lancera z trzeciego poziomu. A ja mu cyk zabrałem spod nosa Audice. Ja muszę stąd jakoś wyjechać i go zaatakować. Audica generalnie to jest taki, nie wiem, no bardziej może shooterowo-asfaltowy samochód? A przełajówkę to raczej nie bardzo, nie? Czekaj, ktoś, co on tam? Co on tu zrobił? Zniknął z radaru? Ej pa, żeby się ścigać w ten sposób? Nie. On ucieka, ale ja nie mam go jak złapać. Ja nie mogę wyjechać na offroad. Muszę jakoś tak kombinować. Czekaj, gdzieś tam pojechał. O, jak tam pojechał, w tamto miejsce, to będę mógł go dogonić, bo... Podejrzewam, że gdzieś tutaj jest w ogóle jakiś fajny drop, typu, nie wiem, jakiś siódmy poziom albo coś takiego. O, pff, kurde. No co tu się spodziewać, to w końcu Audi, no, jakby, pff, jest jak jest. Dobra, słuchajcie, gościu mi uciekł niestety i chyba zaczął się z kimś ścigać nawet. A ja tu widzę jakiegoś innego dropa, te same dropy zgarniam w tym odcinku, kurde. Jaguar MK2, cholera, tam dalej jeszcze coś widzę. Zobaczcie, strasznie dużo tego tu jest. Ford Raptor. No dużo tych dropów, ale wszystkie takie dziadowskie. Tutaj coś jeszcze jest. Golf. Nie no, mam już Audi z piątego poziomu. Powinno być lepiej, ale to już jest koniec meczu. Bywał, że strasznie dużo dropów tu było, od zarąbania. I wszystkie takie dziadowskie. Czekaj, tutaj coś... Co te typy tam robią? Nie, nie gadaj, że... O, ja się chciałem ścigać! Ech. Dobra, jedziemy za nimi. Gdzie oni? O nie, dobra. Jeszcze pojadę za nimi. Cholera! Czekaj, kurczę, ja ich dogonię! Ja ich dogonię! Op! Ole padło, kurde. Nie porobili tej audicy tutaj do tego trybu. Nie da rady. Nie da rady. Tutaj jakby trochę śniegu popadało, to wtedy bym tą audicą szalał, ale teraz to uła, ciężko jest. Ciężko jest te cztery buty. A coś tam? Jak na tak mało most, to nawet coś tam poszła. Ale to trzeba, wiesz, na ręcznym i strzelać ze sprzęgła. I tak sobie jeżdżę po tej sesji, nic ciekawego tu się nie dzieje. Coś mnie z tyłu goni, co to może... A nie, dobra, ktoś się wyzwał na pojedynek. Spoko, ja sobie zajadę tutaj może. Jest czterech graczy do końca zostało. Zaraz będzie tylko trzech. A ja tutaj mam... No co to jest? Czemu się nie pojawia? Co to za drop? Dobra, biorę go. Może będzie coś lepszego. Nie! Nie bierz! O Boże! Nie! Nienawidzę tego samochodu. Ej, nie pojawiało mi się. Ja miałem nadzieję, że będzie coś lepszego od Audi. A tu... to zaraz koniec meczu będzie. Nie pojawiało mi się, co to za samochód. I myślę, a wezmę, no nie może być gorzej niż Audi. Ty, ale wiecie co jest najgorsze? Że ja nie mogę teraz jechać asfaltem, bo tu się zmniejsza strefa. Ja zginę. Muszę dojechać trochę offroadem, żeby nie stracić życia. Słuchajcie, trzech graczy zostało do końca meczu i to już będzie chyba końcówka. Muszę pojechać tutaj. O nie. Dobra, ja już się rozpędzam, bo ja chyba wiem, gdzie będzie końcówka. O! Mercedes GTR. Pierniczego. A czekaj, w drugą stronę pojadę chyba. Nie, w tą pojadę. Mercedes GT, serio?
10 poziom. Czekaj. Ja myślę, że mam doskonały samochód. Jako... Ty, patrz. Ale bomba, dzika bomba. W dobrą stronę jadę. Spróbuję, ty. Ej, słuchajcie, ja, dwóch graczy zostało do końca. Kurde, czemu to Audi zmieniłem? Dwóch graczy zostało do końca i tym drugim graczem jest z 10 poziomu Mercedes. Ja pierniczę. Słuchajcie, jak to wygram, to nie wiem, kupujecie mi tego Mercedesa, dobra? Kurde, robimy streama i robicie to na tego Mercedesa zbieramy. O Boże, to będzie naprawdę... Słuchaj, ja mogę tylko asfaltem jechać. Mam samochód o 7 poziomów gorszy od Mercedesa. Ale co jest najbardziej śmieszne, ja wcale nie zostaję aż tak daleko od tego Merca. On może sobie skrócić drogę, ale uwaga, Mercedes okropnie prowadzi się po offroadach. To jest samochód mega nisko zawieszony i jak on zjeżdża na offroady, jest go bardzo ciężko opanować. Mimo to jest tak szybki i ma tak nadrobioną drogę. Ty, rozwalił się. Słuchaj, rozwalił się od drzewa, ale to już nie ma znaczenia. Nawet jakby na dachu leciał teraz do tego celu, to i tak mnie wyprzedzi. Ja mogę tylko i wyłącznie asfaltem, no. To jest klątwa na dzisiejszy odcinek, którą na mnie rzuciliście. Bardzo mi przykro z tego powodu, że wziąłem to w lunchie i że muszę jechać asfaltem. Już na samym starcie meczu trafił mi się bardzo fajny samochód offroadowy. Zwłaszcza kiedy no, celuję w to, żeby jeździć raczej po szosach, to proszę bardzo, same zalipiaste samochody offroadowe mi się trafiają. Wiecie co, coś jest nie tak chyba, bardzo mało graczy jest teraz w tym trybie i będę musiał... Chciałem zrobić tak, żeby było jak najwięcej graczy i jutro kontynuować ten odcinek, ale pomyślałem o jednej bardzo fajnej rzeczy. Czy uda nam się wywołać taką sytuację, że pokonam wszystkich graczy podczas tych zawodów? To będzie bardzo trudne akurat z moim dzisiejszym wyzwaniem, ale zobaczymy, czy da się zrobić tak, że się pokona wszystkich i co się wtedy stanie bez tego ostatecznego pojedynku. Podejrzewam, że jak się pokona wszystkich, tego ostatecznego rywala, jeden na jeden pojedynek się zrobi, to wtedy po prostu jesteś eliminatorem i wygrywasz. Nie ma tego ostatecznego rozstrzygającego pojedynku, nie? Tak to powinno wyglądać, ale nigdy nie byłem w takiej sytuacji i gram o takiej chyba dziwnej porze, albo nie wiem co się dzieje z Fordzą, że jest tak mało osób na tym eliminatorze. Ja bym wolał, żeby troszeczkę dłużej trwało wyszukiwanie, bo graczy wyszukuje bardzo szybko, ale żeby było tych graczy po prostu więcej na każdym meczu, a tutaj tak po 17, po 5, po 6, po 7 wybiera. Mam wrażenie, że to po ostatniej aktualizacji jakoś tak dziwnie, ale zobaczę jeszcze jutro. Jutro też sobie nagram odcinek i zobaczę, czy jest tych graczy jakoś więcej, czy mniej, nie wiem. Tak się zastanawiam. Mam ochotę tym samochodem wyjechać na offroad, jakieś tam drogi takie szutrowe pozwiedzać. To jest fantastyczny samochód do tych rzeczy. No ale niestety, no, wyzwanie to jest wyzwanie. Ciśniemy. Słuchajcie, zjechałem sobie na offroad, orzesz ty w mordę, żeby zobaczyć co tu jest za samochód, a mnie tu złapała strefa. O kurde, ja aż tak daleko jestem od tej strefy? Nie jestem aż tak daleko. Muszę zjechać szybko na asfalt i dojechać do miejsca, tam były dwa dropy jakieś do zgarnięcia. Ja sobie tutaj tak patrzę, co tutaj jest, ale nic chyba ciekawego, nie? Także dobra, wracamy na ten asfalt. Niestety będę musiał troszeczkę jeszcze poza strefę wyjechać, żeby dojechać do tego mostu i przejechać go, bo później mogłoby być ciężko, wiesz, ogarnąć tam. Bardzo ciekawe te meczyki są. Strasznie mało graczy, ale to w sumie ma też swój urok, nie? Udało mi się znaleźć inne auto. No myślę, że to będzie zdecydowanie lepsze na... W ogóle ile tu dropów jest? Myślę, że będzie lepsze na szosę, mimo że jest z niższego poziomu. Powinno być szybsze na tej szosie, no. Dobra, wracam szybko na asfalt. Nie chcę jechać tak na przełaj, bo zaraz będzie, że łamię zasady tego challenge'u. Chociaż widziałem, że kawałek dalej bym przejechał tym offroadem i już bym miał. Boże, patrzcie!
ile tutaj jest tych dropów. Strasznie dużo, aż grzech nie zajechać. 13 sekund do zmniejszenia strefy. Jest tak, fokus. Nikt z tego nie wziął, słuchaj, nikt. Weźmiemy tego fokusa, no nie wiem co mam brać, czy mam czekać, czy mam... Jakby, what? Dobra, przejedziemy się tutaj kawałek, zobaczymy co jest. Tam był fokus, tutaj strefa się zmniejsza, zaraz mnie dorwie. Tu jest Audi RS2. O rany, pojadę tam na górkę zobaczyć, czuję, że tam będzie coś dobrego, ale jest problem. Strefa mnie zaraz złapie chyba. Nie wiem, a mam już naliczone troszeczkę kary, więc jak mnie teraz złapie, to będzie katastrofa. Kurde, jeszcze gorzej. Mogłem wziąć tego fokusa tam i by było super. Poczekaj, bo coś tutaj jeszcze było chyba po... Poczekaj, padem się rozejrzę. Pięknie challenge spełniasz, Lucek, pięknie. Ale umówiliśmy się, że po dropy to będę się wypuszczał w jakieś tam offroady. Kurczę, tam jest coś jeszcze. Spróbuję po to pojechać. Spróbuję po to pojechać, zgarnąć to. Co to jest? Co to może... No nie no, ewentualnie wezmę tego fokusa, już trudno. Kurczę, ta strefa tam już się zbliża. Dobra, Lancia Delta, to mi się nie podoba. Dawaj jeszcze tego fokusa, zabierzemy i będzie super, będzie superowo. Dawaj, fokusik, weź się, weź się. Nie no, ta strefa powoli się zbliża, więc powinniśmy się wyrobić. Dawaj, fokus, chodź. Idziemy na randkę. Randkę z Fordem. Bo moja morda pasuje do tego auta. Orzesz ty, ruszaj, ruszaj, ruszaj. Trzech graczy do końca zostało, a ja się zawiesiłem jakoś dziwnie tym fokusem. Kurczę, myślałem, że moja morda do niego pasuje. Dobra, dobra, wracamy na asfalt. Słuchajcie, samochód z 5 poziomu, wracamy na asfalty. To już będzie dobre auto, żeby się tutaj pościgać. Tak, jeszcze przede mną asfalty będą w strefie, także na spokojnie mogę sobie już jeździć. Ja będę musiał teraz się szukać z tymi dwoma graczami na całej mapie. Ciekawy meczyk. O, czekaj, coś tutaj jest. Coś tutaj jest, co to może... Audi RS4, 6 poziom, zbieram. O rany, moi drodzy, potwierdza się scenariusz. Potwierdza się ten scenariusz, który sobie wywróżyłem wcześniej. Czyli mamy tak, dwóch graczy, z czego jednym jestem ja, zostało na mapie. I teraz ja poszukam tego gracza tutaj na mapie, wyzwę go na pojedynek i zobaczymy, co się stanie po ukończeniu tego pojedynku. Pech chciał, że niestety ten pojedynek stoczymy na tych zasadach bardzo surowych. Niestety rzuciliście na mnie urok, rzuciliście na mnie czar i nie mogę opuszczać podczas, zwłaszcza podczas pojedynku, drogi szosowej. I mówimy tu tylko i wyłącznie o asfalcie, żadnych tam shooterków czy coś takiego. Więc będę się z tym gościem szukał przez nie wiem ile teraz. A może się odnajdziemy, no zobaczymy. Teraz mam Audi, 6 poziom, to już nie jest tak źle, nie? Już jest całkiem w porządku. Zobaczymy, czy go znajdę. Kurczę, ej, pojawił się na mapce. Pojawił się gościu na mapce. Spróbuję pojechać szosą na skraj strefy, na sam skraj strefy. Jeśli ja go zobaczyłem, to znaczy, że on mnie też na tej mapce widzi. Widzi mój wskaźnik i jedzie, słuchajcie, w moją stronę. Zawracamy. Fucking shit, to jest Jeep. Jedziemy tym asfaltem. Pojedynek z Jeepem. Masakra. Dobra, 900 metrów. Jadę tym asfaltem. Słuchajcie, jak to wygram, kupujecie mi tego Jeepa, okej? Okay? Rozwalił się gościu, ej. Kurde, robię co mogę. Robię co mogę. Ale blisko było, słuchajcie. I co teraz? Jakby koniec meczu? Tak, jestem drugi, ale właśnie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z tej jego perspektywy, nie? Czy zakończył się cały mecz, czy on musi czekać do końca, jakby...
chyba się zakończył, nie? Nigdy nie miałem właśnie takiej sytuacji, bardzo chciałem to wygrać. Idealnie się ustawiłem tą Audisą w drugą stronę, ale gościu no miał trochę lepszy samochód i jechał jakby w prostej linii, ale się rozwaliło te drzewa, więc no miałem spore szanse mimo wszystko wygrać. Kurczę, trochę żałuję, że akurat teraz muszę kiedyś jeszcze zrobić taki odcinek, że będę grał w jakiejś takiej dziwnej porze, nie? I wtedy nie będzie żadnego wyzwania, tylko będę jakby wyzywał tych pozostałych graczy. Gościu tutaj jechał całkiem spoko, jakby pewnie rozwalił wszystkich na sesji i fajnie, jest eliminatorem, no jakby łatwo tak jest wygrać, nie? Gorzej jest wygrać, jak jest bardzo dużo osób na sesji, tak z 50, no to wtedy jakby wiadomo, że trafimy na tego dobrego gracza. Myślę, że następny odcinek zagramy na tych już normalnych zasadach, bez żadnych zasad. Ale podobała mi się ta jazda, asfaltem, zdecydowanie muszę coś takiego powtórzyć, jak będzie więcej osób na tych sesjach, więc może za dwa odcinki coś takiego zrobimy, że powtórzymy jeszcze temat z asfaltami, bo jest potencjał, myślę, że jest potencjał tutaj naprawdę ładnie zagrać, tylko trzeba się w odpowiednich miejscach ścigać, nie? Nie można właśnie w miejscach ścigać się, gdzie jest dużo krętych dróg, gdzie spodziewasz się, że cel będzie właśnie za tymi krętymi drogami, tylko raczej wybierać takie miejsca, gdzie jest dużo, dużo prostych, czyli na przykład w okolicy autostrady gdzieś wyzywać kogoś na pojedynek albo coś takiego, nie? Żeby, wiesz, jakby skorzystać na tym, że są te proste drogi. I wtedy te pojedynki faktycznie mogą być w większości przypadków zwycięskie. No, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. No dzisiaj myślę, że nie stoczyłem jakichś takich bardzo ciekawych pojedynków, ale tu chodziło o pewien taki challenge w jakby ściganiu się, nie? O pewne takie założenie, że ścigamy się tylko i wyłącznie po asfaltach, gdzie wygrana jest cholernie trudna. Ale podnoszenie takiego poziomu trudności to jest coś, co ja uwielbiam robić w grach. Sam dla siebie dawać takie challenge. Było mimo wszystko fajnie, chociaż tych graczy wolałbym, żeby było następnym razem trochę więcej. Kurde, nie wiem, tego Mustanga. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dziękuję, że byliście na tym. Klikajcie tam wszystko, co możecie. I na razie. Hejas!